Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Lightning wystąpił w wariackim wyścigu? Zapraszam do oglądania. Lightning jest chyba dość znaną personą, więc nie trzeba go nikomu przedstawiać. Koleś, który jest megalomanem i myśli, że jest najlepszy. Raz w życiu udało mu się dojść do finału, w którym i tak przegrał z balonowym chłopcem. W plejadzie gwiazd miał możliwość się zrehabilitować, ale oczywiście jak szybko się pojawił, tak szybko odpadł. Generalnie wszyscy wiemy, że jego IQ nie przekracza słupka telegraficznego, więc jest tak tępy, że już Lindsay i Izzy są wyżynami intelektu. A zatem czy Lightning dałby sobie radę dojść daleko w wariackim wyścigu? Cóż, o ile nie zdenerwowałby wszystkich, w tym Dona, to myślę, że gdzieś do odcinka 11 dałby radę. Aczkolwiek tutaj myślę, że na pewno łyżwiarze sprzedaliby Lightningowi bilet w jedną stronę. Bo nie oszukujmy się, kto jak to, ale oni łatwo by wykorzystali to, że to jest przygłup. I by go jakoś owinęli wokół palca i dostałby bilet w jedną stronę. Z kim by Lightning był w duecie? Może twórcy zrobiliby kogoś podobnego do Lightninga? Może jakieś rodzeństwo? Wyobraźcie sobie drugą postać podobną do Lightninga z charakteru. Wyobrażacie sobie to? Bo ja absolutnie nie. A może jego ojciec? Kurde, to jest dużo niewiadomych. Może macie jakiś pomysł, kto mógłby być z tym przygłupem w teamie? Piszcie na dole. Ja na ten czas będę kończył, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Dajcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I udostępnijcie ten film tak, by mógł gdzieś trafić dalej, by kanał dzięki temu mógł się rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć.